Witold Sosalski w sobotę 11 lipca był gościem programu Pytanie na Śniadanie TVP. W rozmowie z dziennikarzami zdobył się na szczerą rozmowę o swoich niegdysiejszych problemach z narkotykami. Jakby znał, miał zaledwie 14 lat, gdy zażył ich po raz pierwszy. Czułem się odrzucany przez ludzi. Spotykałem się z rasizmem w szkole, w domu nie było tak kolorowo, jak chciałbym, żeby było. Szukałem akceptacji, żeby ktoś mnie ciepło przyjął, szukałem swojej bandy. Z tego powodu wstąpiłem do grupy przestępczej, bo czułem, że ci chłopacy są jak ja pokrzywdzeni, poranieni. Czułem, że do nich pasuję i muszę się trzymać z nimi. Brak akceptacji przerodziłem w nienawiść do świata, destrukcję opowiedział Sosulski przed kamerami. Jak dodał, zdarzało się, że naćpany przychodził także do szkoły. Wówczas wszystko wydawało się takie kolorowe, miał dobry humor, nie zależało mu na ocenach. Nie miałem długiego stażu brania narkotyków, on był krótki, ale intensywny. Trafiłem do ośrodka po 3 miesiącach zażywania. Mama, kiedy tylko się zorientowała, przekazała mnie do ośrodka. Po 3 miesiącach przebywania w zakładzie terapii uzależnień coś do mnie dotarło. Najpierw to była walka ze sobą, bo znalazłem się w ośrodku wbrew swojej woli. Dopiero po 3 miesiącach, kiedy miałem kryzys i byłem samotny, przyznałem przed samym sobą, że jestem uzależniony. Wcześniej nie potrafiłem tego wykryć. Później mówiłem, że chcę wytrzeźwieć, chcę przeżyć, wyznał aktor Barw Szczęścia. Później do swojego uzależnienia Witek odniósł się w mediach społecznościowych. Wyjście z narkomanii nie jest proste, zresztą nie da się z niej wyjść w 100% i resztę życia być zdrowym.